Tak, to jest to chyba. Co powiesz, mały? Piszesz się na krótki objazd? Wygląda jak High Republic. Tak. Wchodzimy. Aż się boję. Aż się boję. Co nas tutaj czeka? Coś mega trudnego pewnie, nie? Ale trzeba robić te komnaty. Albo to tamta esencja taka mocy, albo te komnaty będą potrzebne do... Witaj, uruchomienia. Santari Kree. Nie zawsze od razu widzimy przeznaczoną nam ścieżkę. Droga ujawni nam się tylko poprzez cierpliwość, rozmyślania i mądrość mocy. Mhm. No to spędzimy tutaj wieczność, prawdopodobnie. O, tu jest przejście, to jest już dobra pogłoska. Santari Kree. O, jeszcze tym możemy ruszać. Tak, napełnimy. Czyli tak, albo tu, albo tu. Powiedzmy, że sprawdzę najpierw to. No i będą dymy. O, kolejna piłka. Druga piłeczka. To wiecie co, ją sobie zapodam tu. Ją sobie zapodam tu. To niech przejdzie tu. Idziemy dalej, zobaczymy co dalej. To są te zagadki środowiskowe. To są te zagadki. Gdzie by to wrzucić? Chcecie gdzieś to tam? O, może podejdziemy sobie tu. Pyk. To jest spoko, bo nas przerzuci dalej. Albo tutaj. Tutaj albo tutaj. No nie wiem, czy bym chciał być tu. Dobra, tak czy tak, to jeszcze to echo sobie sprawdzę. A więc sądzą, że coś kryje się za otchłanią? Zgadza się. Planeta. No cóż, mam nadzieję, że to warte tych starań. Ej, ja też. Ale ten Tanalor to musimy odwiedzić, co? Teraz tak, tu bym sobie mógł wziąć to, czy nie? Mógłbym. Pyk. Pyk, pyk. A gdzie byśmy tutaj przeszli? A, do góry. A. Dobra. Dobra. Co nam to daje? A, to jest tylko echo. To jest tylko echo, więc potrzebujemy iść tam. O co tu w ogóle chodzi? Dobra, rozgryzę to. A, jeszcze tutaj może być... Czekajcie, góra czy dół? A. A, to jeszcze góra. To też spoko. To też spoko, jak to nas na górę wrzuca. Tu sobie przejdziemy ładnie. A. I tu jest już koniec. Dobra, ale co jest tam? Bo myślę, że tam już może być koniec, nie? Nie byłoby takie trudne, ale zobaczymy. Moja padawanka się niecierpliwi. Czyż nie wszyscy kiedyś tacy byliśmy? Pytanie, jak sobie z tym poradzi? Rzućmy okiem. Ta? Zobaczmy. Dwoje rycerzy. Tajne spotkanie.
Już wiem, po co tu przyszedłem. Co? Dysk danych? Drugi? Kurde, ciekawe, kto to będzie skupował. Jeszcze nawet nie wiemy. Pewnie Imperator. Nie? Pewnie Imperator, co? Dyski danych, klucze do dżungli. Ciekawe, jakbym to wyciągnął i wrzucił tam. Czy to się uda? No bo tu jest jakby koniec. Może nie koniec. Zręczność, nowy atut. Zbadaj komnaty wielkiej. O, czyli pogłoska ukończona. No patrzcie, jak nam sprawnie poszło. I tu chyba 100% jest, co? 75? Komnata rozumu. Jeszcze coś jest tutaj. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie. Czegoś jeszcze nie odkryłem. 75. Gdzieś tutaj. A, po prostu tutaj, tak? Po prostu tutaj mogłem biec. Ale to... Czy ja tu chcę biec? Dobra, super. I teraz tak. No, spróbuję tam przejść. No, chciałbym to 100% już zrobić, ale zobaczymy. Osiemdziesiąt siedem. Jeszcze tu są jakieś zamknięte drzwi. Tak. Tam były jakieś zamknięte drzwi. O dziwo. Na czerwono. Czyli co? Wrócimy tu sobie? Ale które to te? Nie. Gdzieś tutaj. Ej, to te. Ale jazda. Jedyna opcja to by wziąć tą kulę i wrzucić to tam, ale... Czy to jest w ogóle możliwe? Może? Udało się! Dobra, jednak. Jednak, proszę państwa. Dobra, teraz powinna być... A nie, stąd już nie wyjdziemy, co? Ha. Tylko jak my tą kulę wyciągniemy? Dobra, tu wyciągniemy. Niech mnie kule biją. To teraz powinna być stówka. Zobaczmy. Juhu! Komnata 100%. Dobra. Teraz możemy spokojnie wyjść. Teraz możemy z czystym sumieniem wyjść, ale lekko nie jest. Lekko nie jest. To co, najpierw dół czy góra? Chyba dół, co? Dół fajnie wygląda. Jup. A tu jest łampa. Chociaż tu jest łampa, a tu idziemy dalej do fabuły. Dobra, to chodź łampa. Dwa stymy mam. I on jest byczek, ja cię kręcę.
Dobra, scharatany troszkę. Kurde. Jaki byczek. Odciągaj łapę. Chyba jesteśmy za mocni już na niego. Na małego łampę. Zobaczmy, co przygotowali do góry. O. Wygląda staro. Może Zi będzie chciała na to spojrzeć. Zi? Może Zi będzie chciała na to spojrzeć. No to właśnie się wygadałeś, Kalu. Kestisie. Dobra, a to jak się nazywa? To jest tak. Komnata medytacyjna, to jest szczelina mocy. Komnata medytacyjna. Okej. Okay. Czyli to mogą być komnaty medytacyjne. Tak. To gdzie mieliśmy... Co? To gdzie mieliśmy centrum dowodzenia. Co? Piąty z tym. Ej, ale szybko to idzie. To ile tu planet będziemy mieli? Nie no, będziemy potrzebować. Pięć stymów. Elo. Pięć stymów, elo. Jeszcze do góry. No, to mi się podoba. Zgrany zespół. Teraz zobaczcie. No, do końca mi napełnił. O. Co ty? I to jest ten nasz majster. Krocz ostrożnie, chłopcze. To doprawdy rzadka zdobycz. Jaka? Słynna ryba Fa. Jej historia to opowieść o chciwości i potwornej tragedii. Niewiele już się ostało, Fa. Ich gruczoły są soczyste i pyszne. Ja jednak nie zamierzam odbierać biednemu stworzeniu narządów. Narządu? Dobra, będzie druga ryba. Ale otwórz mi to akwarium. Ja tam w ogóle nie mogę wejść. Wielkopyska. No i pokaż na holomapie, aby zbierać nowe ryby i wystawiać je na pokaz w salonie. Naprawdę nie wiem, gdzie tam do ciebie dotrzeć, ale... To tam szczegół. I tak samo jeszcze tych nasion nie wiem, ale to się chyba dowiemy, co? To się powinniśmy dowiedzieć. Co wy tu macie? Niech mnie kredens świśnie. Czy tu mogę się gdzieś dostać? O, na górę. O! Przez przypadek. Będzie coś o tym wiedziała. Cztery dyski danych. Aż tu będzie plądrowanko. Co, jesteśmy na krańcu świata. Tak. Czyli dysk zdobyłem, a to jeszcze będzie do eksploracji, to tak samo. Makabra. Makabra, co? O, tu coś ciekawego. Jakaś windka. Nie ma tu platformy. Nie ma platformy? O. Całkiem z góry tu jest jakieś przejście. O dziwo. No dobra. Nic tu po nas. No, moglibyśmy tu pod koniec gry przyłazić, ale... Ale to już by było takie naciągane. Ale dziwne, tam też niby można przejść. Dobra, to chyba tutaj wszystko i pójdziemy sobie już tam na dół. Dobra, wiecie co? Tutaj jeszcze mamy taką małą lokację, bo wróciłem się na ten żółty kolorek.
I co my tu mamy? Tu byśmy mogli gdzieś do góry się dostać, nie? No chociaż zobaczmy. A, tu raczej już nic nie ma. Ale... warto było zwiedzić. Bo jest... kolejny odłamek. Jest odłamek. Dobra. No to wracamy na nasz szlak fabularny. No, czyli teraz byśmy musieli na dół tutaj przejść, co? O, zobaczcie. Tutaj na dół. Tam by można ewentualnie sobie później skrócik zrobić. Dobra, idziemy do was, panowie. Uhuhu. Kontakt wrogie! Tak będzie najlepiej. Co mam robić? Nie mamy już wsparcia dystansowego. Pięknie. Zabije, o, czerwony atak. Dobra, troszkę niech będzie takiego mieczyka. Wow, ale go scharatał. Oj, myślę, że się przekonamy. Kosmetyka, kosmetyka. Uuu, krótkie włosy, tak? No, też spoko. Łowca. A zobaczmy sobie jakąś fryzurkę. Ocalały, kok, złomiarz, krótkie. Spoko. Brodę mamy pełną, ogolony i krótką. Dobra, ale z drugiej strony jeszcze takie długie włosy by można mu dziabnąć, nie? W stylu Obi-Wana. No i co my tu mamy? A musimy przejść na dół. A czy to jest jakiś skrót? O! Patrzcie. A! W ten sposób możemy to ogarnąć. Bo ten skrócik mi właśnie... właśnie pasuje. O, widzę, że... kolejny śmieciożerca. Ale jest tyle zakamarków. Tyle ukrytych przejść. Że ja jestem w szoku. Dobra. Chyba będzie trzeba jeszcze troszkę w moc pójść, nie? Bo nie troszkę nam czasami brakuje. Albo jakieś uzupełnianie, albo coś. Idealnie. Staranność. Idealnie. O, zobaczcie. Sporo takich zielonych teraz mamy. Oj. Jest. No to są bardzo... odłamek tym razem. To są bardzo soulsowe mechaniki. Bardzo soulsowe. Bo też mieliśmy jaszczurki, które są czasowe, nie? Dobra, zobaczmy to. A, tu można sobie wejść nawet. Patrzcie, można wejść. Oj. Hej, BD! Dobra, dobra. Fajnie by było, jakbym mógł wejść, ale... ale widzę, że nie jest to takie łatwe. Tym ziomkiem można uderzać tego przeciwnika. Mega spoko. Ten stworek aż nie jest taki mocny. O, czasami jakieś takie ataki ma, ale... rzucaj! Ja nie wiem, czy ten... okej, mamy punkcik. Ja nie wiem, czy ten niebieski to możemy coś zaatakować mocą, jak on tak się ładuje. Dobra, i teraz zobaczcie, bo te rzeczy chyba musimy czasowo, nie? Tak. To by trzeba czasowo. Ja się tutaj już wyszkolę. Najpierw chyba ten do końca. I ten. Dawaj na górę. O, elegancko. Wow. Jak takie będą trudne zagadki, to będzie srogo. Ale w tych komnatach jaka jest masakra, nie? Tych takich dodatkowych. Dobra, wszystko mamy. Idziemy teraz na cel fabularny. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno nie wygląda bezpiecznie. O, ale wiecie co? Dobra. Bo tu jeszcze widziałem... czy tam jest jedna roślinka? Nie.
Coś tam majaczyło, ale dobra. To nie wygląda bezpiecznie. I zaczyna się. Zaczyna się impreza. Tak jak tam spadliśmy przez przypadek. Tak, tutaj coś większego. Znacznie większego, zobaczcie. To jest wszędzie. No i jakby się tutaj dostać? O, coś mamy po tej stronie. Niech będzie góra. I na razie górą. Kolejny dysk danych. O! Z będzie zadowolona. No, będzie trzeba tutaj. Tu musimy zdecydowanie tego unikać. Jakaś anomalia. Jakaś tajemnicza anomalia. Ale ładnie tutaj łączą tą Wysoką Republikę, co? Wielką Republikę. Myślisz, że ta substancja ma coś wspólnego z węzłem? Pył Skobo. Bardzo niestabilna materia. Na razie nie wiemy, co to. Ale możemy tylko przepuszczać, co? Coś jeszcze tutaj mieliśmy. Dobra, spokojnie. Musimy mieć high grounda. Tylko high ground nas uratuje. Niedobre to. Ciekawe, czy to kiedyś zejdzie. A więc to jest dzieło Santari Cree. Jeśli reszta opowieści Z jest prawdziwa, klucz do Tanaloru powinien tu gdzieś być. Klucz do Tanaloru. Co ty myślisz, młody Jedi? Że to tak łatwo? The Last Jedi. Okej, tu jakbyśmy spadli przez przypadek, możemy sobie wyjść. Wow. Leśny węzeł. Leśny węzeł. Umiejętności na jeden. A te atuty mamy, nie? Chociaż tutaj nowy wszedł, zręczność. Rzuty mieczem zadają większe obrażenia. Nie, może być tak. No i teraz zobaczcie, jest sporo przejść, ale też sporo tej trucizny. Tu może by się można dostać, co? No, spróbujemy na szybko. Kurde, ale tu czuć. Czuć to zagrożenie. I co, tylko tyle? Tu chyba nic nie ma już wyżej, nie? Dobra, łowca, diamentów. Sporo też materiałów. O, na suficik się wspiął. Dobra, czyli na razie tutaj kosmetyka z tej strony. Zaraz sobie pójdziemy na główną część, ale myślę, że... Oj, co masz, Billy? Tego nie da się przeciąć. Bariera, Skobo. Nadziałane nawet cięcia mieczem świetlnym. Zdecydowanie tak. Zobaczmy, no tu mamy jeszcze dwa przejścia ewentualnie. Z tej strony. Tu co tam, ptaszory? Co tam, ptaszory? Tu chyba na razie nic. Tak, zostaje nam jedno żółte i myślę, że tak będziemy zawsze zwiedzać, nie? Najpierw te wszystkie żółte w okolicy, a później się zajmujemy już tymi głównymi. Z pewnie będzie coś o tym wiedziała. Kurde. No dobra, z poświęceniem, ale niech będzie. Czasami z poświęceniem trzeba, chociaż tutaj by można znaleźć pewnie jakąś zaczepkę do Linki, ale... To miejsce musiało zostać opuszczone i zapomniane. Myślę, że Z nie zapomniała. Po tylu latach wciąż nie porzuciła swojej misji. Nie możemy jej zawieść. Tak, to jest najważniejsza misja. Klucz do Tanaloru. Mam nadzieję, że na tą planetę jakoś dotrzemy. Jak już ją wywołali do tablicy. Chciałbym zobaczyć ten Tanalor. Osławiony.
I duży ptaszor. Duży ptaszor, może mu pomożemy, co? Ale to wygląda mega. To wygląda mega i ta jakaś materia. Myślę, że to stworzenie jest uwięzione. Nie potrafię go uwolnić. Spróbujmy na razie pod nim przejść. Pod nim? Czyś ty zgłupiał? Młody Kalu Kestisie? O! Widzę, że zagadki... O, tu mamy skrócik, dzięki. Widzę, że zagadki środowiskowe... już się zaczynają. No to pewnie z tamtej. Dobra, co my tu mamy? To jest jedyne przejście. Na razie pod nim spróbujmy. Dobra, spokojnie. Teraz przechodzi. Ale nas zrzucił. O, dobra, to bolało. Znajdźmy inną drogę. Może później zdołamy mu pomóc. To nie zadziała. A, to coś linieje. Potężne wylinki. Ale wiecie co? W inny sposób byśmy się tutaj nie dostali, więc to sobie już otworzymy. No, troszkę tych stworów. Jeden żyje, ale... Coś w tej okolicy ma spory apetyt. Ale nic więcej. Nic więcej. No eksploracyjnie tu jest tego... mnóstwo. Od drugiej? Świetnie. Chodźmy. Wow! Witam łampę. Kurde, zdążył mnie. Ale to przynajmniej ręki nie będziesz miał. Dobra. Billy, potrzebuję pomocy. Powiem wam, że jesteśmy coraz bieglejsi tej broni. No i jeszcze się nie zdecydowałem, bo prawdopodobnie będę z tym blasterkiem później łaził, ale tutaj czy podwójny, czy dwa miecze. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej technologii. A w... Przecież złomowałem sporo maszyn na bracę. A może to nie jest technologia dla ciebie, Kalu Kestisie. Chciałbym jeszcze zobaczyć tu. Co my tu mamy? O! Looks good. Złapiesz się? Dobra, to już bym ominął. A wiecie, to całe nam obszary pokazują, że są odkryte, ale takich znajdziek nigdy nam nie powiedzą. A to może być punkcik, to może być żyćko, to może być moc, ale dużo mamy tego zdrowia, nie? Tak? Na początkowy etap. O, punkcik. Dobra, wydamy sobie na... coś fajnego. Kupię sobie coś fajnego. Oj, gdzie my teraz wyjdziemy? A tutaj. Jak miło. Ale patrzcie, jak tutaj ładnie zakręciło, nie? No jest majstersztyk w projektowaniu lokacji. Wiem, że Soulsy robią to też idealnie, ale... tutaj nie jest w ogóle gorzej. Nie jest w ogóle gorzej. Te skróty fantastycznie się sprawdzają. I jeszcze do tego szybka podróż, więc myślę, że to będzie wszystko fajne w eksploracji później. No, jeszcze raz tu wrócimy pewnie, jak zdobędziemy kolejne umiejętności, nie? Chociaż lokacja jest na tyle duża, że pewnie kilka razy wrócimy. Zobacz, co to. Widzieliśmy już te technologie, tylko... Tak, tak, tak. Z ery Wielkiej Republiki. Nie o takiej skali. Co możemy tutaj zdobyć? Jest kuleczka. Wypala. Zupełnie jak komnata Z. Chyba Z, jak Zifo. A i to też nas... nie atakuje, nie? Co ciekawe. Dobra, myślę, że jakiegoś tutaj punkcika możemy wydać.
postawy, umiejętności. Zobaczmy najpierw przetrwanie, żeby sobie wymaksować przetrwanie. Bo to jest i tak jedno tylko. Wskaźnik mocy. Przytrzymaj, aby unikać. Wskaźnik blokowania odnawia się szybciej. A daj. Refleks chudego byka mamy. Tu jest na 2. No właśnie nie wiem, czy będę grał podwójnym ostrzem, czy podwójnym chwytem, bo tych punktów pewnie nie wystarczy. Jeszcze mamy wykonuj atak. W chwili puszczenia. Dobra, to jest to. Podwójny chwyt. No można jeszcze dziabnąć tu, nie? Huragan. Kurczę. Możliwe, że będę tym podwójnym. Chociaż bardzo mi się podoba ten podwójny chwyt, ale może nie być tak skuteczny, nie? I też widać, że gra ma zapędy do dużej ilości wrogów. Naprawdę ma zapędy. Dobra. Kurczę, nie tutaj. Takiego, fajnie. No dobrze. Teraz musimy uważać na tą technologię. Na razie sobie tylko wejdę. O. Ziup. Kurde, zwinny, nie? Zwinny jest. Skrócik byśmy mieli. Nie ma mowy, żebyśmy to przebyli oddychając. Czy my na razie musimy iść tu? Chyba tak. Cal Kesti. A to co to? Tu byśmy mogli sobie iść na dół. Co ciekawe. Tak. Dawaj, jeszcze raz. Okay. No i dlatego ten podwójny właśnie, tak się zastanawiam, bo on jest świetny na daleko. No ale co najwyżej będę sobie wymieniał. Wydaje mi się, że 3 jakoś sobie będę ulepszał. Bo to jednak... Wszystko tutaj chce nas zjeść albo udusić. Czemu zawsze dostaję przydziały na takich pipidubach? Dobra, fajnie. Czyli co? Tu się jeszcze nie udamy. Tu się jeszcze nie udamy. Ale miło. Że sobie pogadał. Wszystkie stworzenia wokół węzła są rozdrażnione. To pewnie przez ten pył w powietrzu. Imperialne patrole też nie pomagają. Ale tutaj wiecie co? Jama kwasowca. Tutaj jakiś przewód właśnie szedł, nie? Oj. W Explore to naprawdę super idzie, bo mamy wszystkie lokacje zrobione do tej pory, które były na żółto. Co? Wielka fauna. O! Można duże stworzenia dezorientować. Pięknie. Jama kwasowca, no to... Kwasowca chyba sobie dziabniemy, co? A tu? Nie otwierają się. Jak zwykle. Nie otwierają się. Pokażcie tego kwasowca. Może oznaczać kłopoty. Albo okazać się pomocny. Tak. Pyk. Ziup. To są szturmowcy, których szukacie. Tego można przekabacić. Dobra, super. O, tu są te nowe ataki. Sprawdzamy sobie nowe ataki. Elegancko. No i takiego dużego stwora.
Takiego dużego stwora będzie można przejmować. Spójrz tylko. No to? Na razie nie wejdziemy na te pampuchy. A szkoda, chciałbym na takim pampuchu. O, taktyczny. No, no, no. Fajnie wyglądasz. Młody padawanie. Stwory mamy ogarnięte. Chyba będzie trzeba tu. Ja często będę spoglądał na mapę, ale jest przydatna. Jest przydatna, bo troszkę się poprawiła, ale teraz dla mnie w miarę czytelna, nie? Tak czy tak, jest w miarę czytelna i no nie chciałbym pomijać rzeczy. Bo to jednak jak się szybciej uzbroimy, będzie lepiej. Będzie lepiej. Co my tu mamy? Chyba góra. Ciekawe, zwierzoczki. Czy coś tu jeszcze? Nie, chyba tylko trzeba do niego dotrzeć. Hej! Ostrożnie, Billy! Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Siri, ja myślałem, że ja... Nie, nie myślałeś. Dostrzegłeś problem i zareagowałeś. Gdyby zakon reagował szybciej, Republika by istniała. Imperium, pomioty Haksionu i połowa galaktyki chce nas dopaść. Tak. Szanse są nikłe. Ale już zawsze takie będą. Kal, walka nie jest rozwiązaniem pewnych sytuacji. Nie, nie. R1, aby oswoić. To nie czas na walkę. Dobra. Przyda nam się, co? Taki sojusznik. Oswojenie Reltera. Proszę bardzo. I wchodzimy. Taka prędkość mi się podoba. I latamy. No, wreszcie latanie na stworkach. O, tu można wyżej, niżej. No i dzięki. No i dzięki. To już jest coś, nie? To już jest coś. I tutaj będziemy mieli jakiś skrócik do punktu medytacji. No i pięknie. No to co? Jest latający stworek? Jest. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.